Jesteśmy na Żwirki Figury. Cześć. No witajcie. Dobrze, tam z tyłu tam. Jakim trzeba być gnojem, żeby takie prowokacje zrobić tutaj? Ale my idziemy składać więcej. Gnojowisko. Uprasza się media, żeby dały szansę temu faszyście wyjechać. Bardzo proszę media również o to, żeby udostępniły samochód faszyście, niech po prostu stąd wyjechać. Na taki gnój pozwolił. Kto na taki gnój pozwolił? Te władze warszawskie w porozumieniu z MSZ-em z pewnością. Panie ambasadorze, jak ma pan coś przekazać swojemu szefowi, to proszę przekazać to, żeby przestał atakować Rosję, żeby zaatakować Ukrainę, żeby wycofał się z całego terytorium. Odpierdolcie się. Nie trzeba było atakować w 14 roku. Mordować, kurczę. Mordowaliście kilkanaście tysięcy osób, cywilów, wśród nich połowa dzieci w Lugansku i tam na wschodzie, bo są Rosjanami z pochodzenia, bo oni mówią po rosyjsku. Gnoje jedni. Bardzo dziękuję uczestnictwu tego zgromadzenia, że nie dali się sprowokować. Bardzo dziękuję. Sprowokować. Cześć, witajcie. Przepraszam, że tak chwała. Cześć. Witam. Koledzy, którzy tam stali z nami, gdzie oni są? Dochodzą jeszcze? Wiesz co, on się uparł, żeby tam stać, Roland. Tam stać? W jakim celu? Więc słyszysz? Ja proponuję, stańmy sobie tutaj i będziemy sobie szli. Ale aż do przodu dalej idziemy? Chodź, no, żebyśmy śledzili. Chodźcie, przepraszam. A co tam jest? A tam... Nie.
zaczniemy od początku i idziemy sobie od początku. Tak, dokładnie. Dlatego staliśmy w połowie drogi, bo nie tu była kamera. No, przyłączamy jeszcze, zobaczymy to. Jak to ja ich nazywam? Halina, jak ja ich nazywam? Natowskie onuce. Natowskie. Cześć, na Milku. Onuce, o cześć, Milku, witaj. Dwa słowa. Witaj, hej, no. Ja mówię tutaj natowskie onuce, wiesz, bo to nie natowskie, tylko, tak. Bo onuce nie tylko ruskie są, nie tylko my jesteśmy, ale to są natowskie onuce i oni proszę ciebie o tak... Ambasador chyba pojechał z drugiej strony, ze względu na to, że oni nie przepuścili go tam. Tak, ja podziwiam ludzi... Z boku tutaj wiedzie. Tak. Podziwiam ludzi, którzy pozwolili na takie jakieś, proszę ciebie, ten... Przecież tutaj wśród tych, którzy zginęli tutaj, to są i Ukraińcy, przecież to jest Armia Radziecka. Armia Czerwona składała się również z Ukraińców, jak najbardziej. Polaków, tak. I z Polaków, przecież tam dokładnie, też Polacy byli. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków zginęło. I to jest bezcześcienie też grobów tych polskich żołnierzy. Kwestia jest tego typu też, na Bilu, że tak. No niestety, no po tym wszystkim, po tym całym wyzwoleniu wprowadzili nam aparat NKWD. Żydowski aparat NKWD, gdzie obsadzili najlepsze miejsca i niestety byliśmy dalej pod okupacją przez x lat. I tak jak w czasie wojny przecież. A kto tam służył Niemcom w czasie wojny? Przecież ci sami, którzy później, powiedzmy, próbowali. Przecież Aberiak to kim był, który tam doradzał Stalinowi i rządził za Stalinem. Beriak to był. No. Także to jest ten, ale bez względu na to, słuchajcie. Tak, ale powiedz mi jeszcze jedno na chwilę. Jak się odniesiesz do tego? Bo ja w dniu dzisiejszym tak naprawdę mam wielkie aluzje. Czy składać jednak tutaj jakiekolwiek kwiaty, czy nie składać tych kwiatów? Zostanę z tym do rozstrzygnięcia, tak? Bo pewnie obejrzę sobie, porozmawiam dzisiaj z ludźmi. Należy pamiętać też, że no niestety, ale ta sowiecka armia, jak wchodziła i nas wyzwalała, to niestety też mordowała, gwałciła, kradła, co się dało. I ja tutaj, jeżeli chodzi o to, to próbuję zachować narrację jak najbardziej propolską. Z tego względu, że no niestety doznaliśmy bardzo dużych krzywd od armii sowieckiej, armii czerwonej, która przyszła nas wyzwolić, tak? I wprowadziła nam niestety na kilkadziesiąt lat komunizm. Jak to na to się zapatrujesz? Powinniśmy te kwiaty ja to zapatruję składać, na to, że zobacz, o to te groby, to są groby żołnierzy, którzy zginęli, zostawili swoich rodzin, zginęli tutaj na polskiej ziemi po to, żeby wyzwolić Polskę. I teraz, czy któryś z nich tam gwałcił Polkę, czy tam nie gwałcił, czy tam z nich, czy tam... Ale to były notoryczne zdarzenia. To były. Tak, ale słuchaj, ale tu... I tutaj, wiesz, ja biorę pod uwagę też jeszcze taki argument, że oni po prostu musieli tą Polskę wyzwolić, tak. Ze względu takiego, że mieli po drodze na Berlin. Gdyby Polska nie leżała po drodze na Berlin, Być może w ogóle by nie przechodzili przez Polskę. Nie sądzę. Były, to znaczy, no, w drodze na Berlin, przecież Polacy, którzy uciekali właściwie od Związku Radzieckiego, armia Andersa, pojechała na północ i gdzieś na Bliski Wschód i ona, powiedzmy, tam gdzieś Monte Cassino niby tam gdzieś i tak dalej, tam walczyła z aliantami, którzy nas zrazili w czasie odpuszczali Polaków. Natomiast nie zapominajmy, że w czasie rządów przed wojną światową, to przecież tam, nie będę wymieniał nazwiska tego premiera polskiego, który urzędował właściwie u Hitlera cały czas. Przecież Polska poparła inwazję niemiecką na Czechy. Skoro mamy takie informacje, wymień nazwisko.
bez problemu. No, to już są dane historyczne, więc tutaj no to nie będzie danych. Premier, ostatni premier. Musi się pozbyć pewnej pani, która go nakręca. Witaj. O, cześć, witaj. Witaj. To znaczy, uderz z tyłu, że chce się odezwał przy grobie Albina, wspomniałem o esterkach jako zjawisku, a ona to od razu do siebie wzięła, także myślę, że jest pod jej silnym wpływem. Także... Ale sam normalnie nazywam esterką. No to przepraszam. To jest zjawisko psychiczne bardziej, ale to myślę, że przejdzie. A ta Nabila sponiewierał, nie wiem dlaczego. Ja rozumiem, frustracja tyle lat za granicą. Wszystkiego dobrego. Wyklęci żołnierze, chłopie, co ty masz? Te kurwy mordowały żołnierzy wyklętych. Wyklętych? To ty chyba jesteś wyklęty. Żołnierze wyklęci. No to kurwa, tam... Dobra, zobaczymy, tam Ewunia jest z kwiatkami. Chodź Ewunia. Ewunia! Chodź. To ktoś tam mówi o żołnierzach wyklętych. Ty masz białe spodnie, to będziesz trzymała te czerwone, a ja będę trzymał te białe. Ale usłyszałam już, że... Jesteś onucą ludzką? Nie, że zabijam ludzi na Ukrainie. Aha, ty zabijasz, tak? Tak. Kurczę, kiedy byłaś tam? Tu być może też ludzie z Ukrainy leżą, to tak. Już nieistotne. No na pewno są. Na pewno są. Na pewno są. Natomiast, wiesz, jakieś dwóch takich nawiedzonych, wiesz, szło i tam zaczęli o żołnierzach wyklętych jakiś tam, wiesz, zaczęli wspominać, czy tam mówić, nie wiem w jakim kontekście. Dzień dobry. Tam. Ambasadora nie będzie. Słucham? Ambasadora słyszałem nie będzie. Ja nie wiem, ja słyszałem, że gdzieś koło 11, nie wiem, która godzina. Ale pan mówił, że widział, że go zmusili, żeby odjechał. Aha. To znaczy nie, on tam by przyjechał z drugiej strony, także tam nie ma ten... Ale o 11, nie wiem. Tak, która jest godzina? Powiedział, że no jest 11, już jest tam. 11 już jest. No to mi albo po. Składamy hołd żołnierzom, którzy tak, polegli. 57. No. 57, czyli za 3 minuty. Za 3 minuty. Ja jestem. O, cześć. Witaj, ale przyzwyczajenie z okazji zwycięstwa naszym rodakom. Pamiętamy. Cześć. Tak jest. Cześć. Zawsze będziemy pamiętali o zwycięstwie. Ja. Pamiętamy. Jeźdź tam do siebie. Tak. O. Zobacz. Demokrację zaprowadzać, nazistwo. Ja zaciągnąłem. Można to dzięki wprowadzenie. Prosiłem nie reagować na prowadzenie. Bo nie ma żadnego zgromadzenia, informujemy. Nie wiem, czy wiesz. A już. O. Natalka zauważyła, że ja jestem w tej samej marynarce, co w zeszłym roku, którą oblali. Która? Ja ją uprałem i schowałem na tą chwilę, specjalnie na tą chwilę dzisiaj. A ja nie dało się. Jest Tomasz. Przygarnie pani mnie. Nie chcę prowadzenia. Prosimy nie reagować na prowokację. Prosimy odejść od monumentu. Nie reagować.
Cześć, witaj, witaj Angelię. Cześć. Dzięki Panie Nabilu. No, wszystkiego dobrego. Cześć, witaj, witaj. Chodźcie, Unia, tutaj staniemy z tyłu. Możemy złożyć kwiatki, może Pan nie przeszkadzać. Drodzy uczestnicy zgromadzenia, prosimy nie reagować na prowokacje. Jest Polska! Tu 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 jest Polska! A nie... Nie Ukropol! Nie Ukropol! Nie Ukropol! Nie Ukropol! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Nie Ukropol! Tu jest Polska! Nie Ukropol! Albo wyrzucą, albo do śmietnika, więc tutaj nie da rady. Lepiej pójść tam albo pod kolumnę, albo na cmentarz spokojnie, na koterki położyć. I będzie spokojnie. Wstyd jest do Ukraińców. Wstyd, tak. Ludzie nie pamiętają historii i nie chcą nawet wiedzieć, co zrobili ich praciadkowie, którzy teraz kręcą się w grobach po prostu od tego. To jest wstyd. Ja pan umierzałem, więc... Czy pan mówi po angielsku trochę? Do tego wiesz? Yes, yes, yes. Oh. So, yeah. I'm an Irish medium. What is your group? No, mm-hmm. I'm just alone because... do you notice this? Yes, yes. No, I'm just alone. Actually, I came from Ukraine and every year I came and I will come to this monument to remember all heroes that fought Nazism, that about heroes of Red Army, about Polish soldiers, and because of the, you know, battles and of the, you know, heroity, we are living today. We've got a blue sky. Mm-hmm. And for me, it's, you know, it's a national day. Mm-hmm. You must remember, all people. And of course, this is a veterans group? Yeah, it's the people who's against. I think that doesn't remember about history, you know, and the main provocation. But these gentlemen here, they're like you, yes? They want to remember. I'm alone, yeah. I'm alone, I'm just out of Europe. I come every year. You're welcome. Happy History Day. Panie Bajzie, uwalniam na... Macie ja poręby? No. Będzie? Co? Macie poręba będzie? A ja nie wiem, on zawsze jest, co roku jest, tak jak my. Chwała tak, wielkiej Rosji! No. Oj, nie krzycie tak fajnie, bo... Bo co? Mogą zgarnąć. No, może co, widły wyjdziesz? Nie, nie, no widły nie wyjdziesz? Nie, ja jestem. Nie, to chodzi. Aby nie skończyło się... Nie. Aby się nie skończyło, jak miał Henryk Mikiewicz. O to chodzi. Żeby się nie skończyło, jak na Wołyniu. A ja jestem Polakiem, więc ja... Pan jest Polakiem, z akcentem rosyjskim. To jest wschodni akcent, kresowy. Kresowy? A z jakich kresów pan, proszę? Wschodnie kresy. Proszę? Wschodnie kresy. A wschodnie, a tak dokładniej.
może... Ale po co to panu wiedzieć? No pan jest z Syrii na przykład. Nie wiem, tak. Chuj tu robisz, bydlaku, powinieneś wypierdalać już to dawno. Ty jesteś bydlakiem. Ty jesteś bydlakiem. Nie obrażaj ludzi, człowieku. Człowieku, ty jesteś chyba nawiedzony. Nawiedzony onuc natowski, ukraiński. Człowieku, ja jestem Polakiem. Jak ci nie przybrało czerwono? Jedź ty do swojego satrapy Asada, tam ci dobrze po prostu. Satrapy? Proszę, ale nie chciałbym mieć zależności z takim. A bronisz tego aktora, tego Żołińskiego? Człowieku! Człowieku, wyrażaj się dobrze, kurczę. Wiesz, cześć, witaj. Człowiek jakiś nawiedzony, cholera. Jak? No patrz, jaka prowokacja. To jest Syryjczyk, który wybrał Polską swoją drugą ojczyznę. A ja Ukrainiec, z Ukrainy też wybrałem Polskę jako drugą ojczyznę. No jestem fanem też pana wielkim. No niestety jest. Ale nie wszędzie. Ale nawet teraz młodzi ludzie śpiewają, to się Warmia. Kiedy pani przeprosi za Katyn Smolensk? Razem uczestnicy zgromadzenia, prosimy nie reagować na prowokacje. Wołyn, pamiętamy Wołyn. Wołyn, pamiętamy, wy onucze natowskie, ukraińskie. 47 mordowali Polaków na Wołyniu. Wołyn, pamiętamy, wy onucze natowskie, ukraińskie. A to przeprosz za Wołyn. Nieprawdopodobna sprawa. Co? Nieprawdopodobna. Niesamowicie, nie? Ale że pozwolili na to, żeby wejść na ten boli, to jesteśmy inni. Tak. Ale z tym zaczął Polski. Tak. Jeszcze raz powtórzę. Niemcy odzyskają niepodległość polityczną. I zadajcie proszę, my nie musimy. Ale jeśli to wynika, prowokatorami, jeśli przy błędach słyszą, którzy dzisiaj bezczeszczą te pomniki, kto nam Polakom zagwarantuje, Niemcy odzyskają niepodległość polityczną. Kto nam Polakom zagwarantuje? Jakoś na razie garnitur ocalony. Ten sam. Ten sam, ale... Nie, oczywiście. I schowani właśnie na dzisiejszą okazję. Relikwia. Jeszcze w przyszłym roku będę tam. Zaraz go schowam jeszcze. Na przyszły rok.
Drodzy przyjaciele, zgromadzenie, prosimy nie reagować na tę prowokację. Jesteśmy tutaj jako akcja pokojowa. Nie dotykamy innych ludzi. Cześć, witaj. Ale to proszę, proszę To jest akcja pokojowa, więc nie reagujemy na te prowokacje. Mogli się rozmnażać. Po 89 roku przyrost naturalny spadł. Później się, jak historia pokaże, przekonacie się, że zostaliście wmanipulowani. Ukraińcy, jesteście bardziej szczęśliwi niż my, przez Stany Zjednoczone, przez rząd światowy. Jesteśmy używani do tego, żeby nas pokłócić, żeby była wojna między sąsiadami. I rzeczywiście, Słowianie giną. Jest maszynka do mielenia mięsa. I ze strony Rosji i Ukraińcy giną. Dalej, na Ukrainie obecnie promowana taka technologia, która sieje nienawiścią wokół wszystkich sąsiadów na Ukrainie. Wokół Rumunów, Węgrów. Cześć, witaj. Polaków faktycznie, którzy szanują tą historię i tych, którzy zginęli na tych rzezi na ulicy. Także nie możemy tego uszanować. Tak dalej być nie może. To prowadzi oczywiście do wojny, a nie ma nic gorszego niż wojna. Także na lepszy, najgorszy dzień pokoju niż jeden dzień wojny. Szanowni Państwo, nie zdajemy sobie konkretne istnienia ludzkie giną, a zarabiają na tym koncerny i korporacje światowe. One zarabiają. I koncerny zbrojeniowe. Stany Zjednoczone od ponad 100 lat na swoim terytorium nie mają wojen. Oni nie giną. Pompowane są miliardy do rajów na Ukrainie. Giną Ukraińcy. I tak ma być. I zarobią na tym. I osłabią na tym. Jacy Sowieci, człowieku, tam. Zastanów się. Zrobią niewolników. I następni w kolejce jesteśmy my. A władza w Polsce zainstalowana miliardy złotych pompuje, żeby to przedłużyć. Żeby więcej zginęło, żeby więcej cierpienia było. Żeby więcej zakładów zniszczyć. Pogrążyć kraj w chaosie. Już teraz nawet zboże do Polski nie oligarchowie ukraińscy, a koncerny zagraniczne sprzedają. Także nawet nie wasi oligarchowie zarabiają. Już nie mówiąc o was zwykłych, którzy wy giniecie po prostu. I jeździcie na cały świat, na całą Europę za pracą. To co się dzieje w waszej Ukrainie?
I my was faktycznie tutaj no, przyjmujemy, no, bo szanujemy każde życie. No ale jak możemy dopuścić, żebyśmy nie mogli czcić własnych świąt i pamięci na własnej ziemi. Przecież my nie jeździemy do Kijowa, nie mówimy wam.